Loża Radiowa. W drugiej godzinie Loży Radiowej wita nadal osamotniony Marek Świerć, ale nie jestem sam. W ramach rozliczeń powyborczych jest ze mną gość Henryk Kroll. Dzień dobry. Dzień dobry. Długoletni lider mniejszości niemieckiej, długoletni poseł, no człowiek legenda. Już nie pamiętają ludzie. Dobrze, emeryt, ale myślę, że emeryt, który przygląda się naszej scenie politycznej. I to państwu powiem, że próbowałem pana Henryka zaprosić w trakcie kampanii wyborczej. Wahał się, ale stwierdził, że woli nie. Tak jakby nie chciał podpowiadać kolegom albo recenzować tego, co robią, ale się umówiliśmy, że zaraz po wyborach się spotkamy. No i się spotkaliśmy. No tak, ale koledzy też nie chcieli, żebym im doradził, także ciężko było skorzystać z pana zaproszenia. A, czyli jak rozumiem, tam jest taki obyczaj, a to w wielu partiach tak jest. Ja wiem, że mniejszość to nie partia, że jak ktoś odchodzi już na emeryturę, to na wszelki wypadek się o nim zapomina. No, szczególnie jak się było kiedyś tym sztandarem, to ja się nie dziwię, może to jest tak rzeczywiście, że młodzież woli tych starszych czy tych starych odsunąć na boczny tor, choć za moich czasów tak nie było. Za moich czasów to ja byłem młokosem, przewodziłem temu towarzystwu jako 40-paroletni, powiedzmy, młodzieniec, a członkami to byli dostojni starsi ludzie. Ojcowie założyciela ci wtedy mówiło. Tak, ale też się zapomina, że jednym z założycieli byłem ja. I to wręcz tuż za plecami mojego ojca. No ale też tak bywa. No i to były te czasy, kiedy się zbierało w wyborach, to pan zebrał sławne 120 parę tysięcy głosów w wyborach do Senatu. No tak, ale to były inne czasy. Wtedy było wielu ludzi zaangażowanych i to zaangażowanych tak, że nie liczyli na jakąkolwiek gratyfikację. Było to robione z głębi serca, no i z głębi duszy. Takie to były wtedy czasy. Nadchodziło nowe, nadeszło nowe. No i szło się cały czas do przodu, cały czas działo się coś dobrego, pozytywnego. No niestety dzisiejsze czasy to troszkę odwrotność tego, co było na początku. No tak, no bo troszkę mniejszość niemiecka się, jak to można powiedzieć, odnalazła politycznie, administracyjnie w tym świecie. No i zaczęły się konfitury, których nie było wtedy. Tak, przecież kiedy jeszcze mniejszości nie było, ile to razy byliśmy razem z ojcem w Warszawie w ambasadzie, najczęściej moim samochodem, nikt się nie pytał o to, kto będzie teraz za paliwo płacił. To po prostu trzeba było zrobić. No, dziś wygląda to inaczej. Dziś są budżety, dotacje, subwencje. Tak jest, tak jest. No ale tego też nie będziemy żałować obecnie. Nie, bo teraz jest w tym sensie normalnie. No, oczywiście. Jeśli pojawiła się mniejszość jako zorganizowane stowarzyszenie, które sobie dobrze radzi i nieźle funkcjonuje, no to z czegoś musi żyć. Tak jest. Jak mówię, nie należy nikomu zazdrościć, tym bardziej, jeśli dobrze wykonuje swoją funkcję. O, i to zasadnicza kwestia. A wykonuje dobrze? Jak pan by podsumował te wybory? Bo to jest taki sprawdzian zawsze dla każdej organizacji. Chce mnie pan pociągnąć troszkę za język. Chcę, ale nie wiem, co pan powie. Ja teraz też nie wiem, ale za chwilę będę wiedział. Powiem tak. I to już bez żartów. Ja uważałem, że jeśli chodzi o Sejm, trzeba było zmienić pokolenie. Już jest czas. Na pierwszym miejscu miał wystartować lider mniejszości na Opolszczyźnie, czyli Bartek. Wystartował, ale do Senatu. I to był błąd, bo niepotrzebnie wystartował do Senatu. W ogóle startowanie mniejszości do Senatu to jest po prostu strata czasu i strata pieniędzy. Ale z drugiej strony jest to pokazanie się. Zresztą jeśli chodzi o Bartka, to na ten okręg wyborczy do Senatu zdobył nie najgorszą liczbę głosów. Ale lepiej by było, gdyby
to on wystartował na czele listy mniejszości do Sejmu z wielu powodów. Takim jednym z podstawowych, nie mówiąc to, że jest liderem mniejszości, to zna bardzo dobrze język niemiecki. No, reprezentować mniejszość niemiecką i nie znać tego języka, albo znać go bardzo słabo, to nie jest to. I myślę, że listę należało tak sporządzić, że na tej liście winni być młodzi ludzie, którzy znają niemieckość i znają język niemiecki. Byli, ale na dalszych miejscach. No, niestety. I pytam się, dlaczego byli ludzie słabo znający język niemiecki na czele? Szkoda, bo można było wykorzystać tą chwilę i z pewnością Bartek byłby też wybrany do Sejmu. No ale tak się nie stało. To też ciekawy taki paradoks, bo jakby policzyć głosy oddane na Bartka i na Romana Kolka do Senatu, to robi się z tego prawie 50 tysięcy, czyli więcej niż na całą listę sejmową. Panie redaktorze, tak tego nie należy liczyć. Bo to inne wybory. Inne wybory raz, a dwa to się nie sumuje, bo głosowanie jest do Sejmu i do Senatu. Także ci sami do Sejmu głosowali na tych do Senatu. Ale ich było więcej do Senatu. Dobrze, niech tak będzie, ale też ich było mniej, tych ugrupowań do Sejmu było znacznie więcej. Te głosy się w jaki sposób rozdzieli. No tak, wybór był znacznie większy. Mhm. W loży wracamy do rozmowy z Henrykiem Krolem. Rozmawiamy o kampanii wyborczej mniejszości niemieckiej. Ta kampania się panu podobała? To znaczy, ja niewiele widziałem z tej kampanii, ale mogę sobie przedstawić. Głównie to i tak było zawsze, to były spotkania z wyborcami. I to jest najlepszy element kampanii. Ale było też sporo konferencji prasowych, tu powiem panu, że mniejszość poszła w takim kierunku jak wszystkie duże partie, że właściwie nie było dnia bez jakiejś konferencji na jakiś wybrany temat. Nie, to oczywiście media obecnie mają olbrzymie znaczenie. Oczywiście najbardziej skuteczne są te spotkania bezpośrednie, choć na te spotkania, wyobrażam sobie, różnie liczba odwiedzających takie spotkania wygląda. Banery, plakaty mają znaczenie, ale niewielkie. Jednym słowem, uważam, że jeśli chodzi o kampanię, obojętnie jakby ona była prowadzona, to liczba i głosujących wzrosła, ale liczba głosujących na mniejszość niemiecką w porównaniu do poprzednich wyborów też wzrosła. I tutaj należy... To jest sukces. Należy pogratulować przywódcom mniejszości, a przede wszystkim podziękować wyborcom. Oczywiście w tym miejscu nie omieszkam pogratulować posłowi Gali kolejnej kadencji, kolejnego wyboru. No ponad 13 tysięcy, a cała lista ponad 30. A było 27,5. Tak. 4 lata temu. Tak, także tutaj aktywność wzrosła. I przede wszystkim jest to dlatego cenne, że tu już weszło nowe pokolenie. I to dobrze rokuje na przyszłość. To w ogóle jest stały trend, bo mniej więcej to są chyba trzecie wybory z rzędu, gdzie mniejszość otrzymuje więcej niż wcześniej, a był taki moment, że z powodów chyba głównie demograficznych liczba głosujących spadała cały czas. Ale panie redaktorze, to co ja obserwuję, oczywiście młodzież dorasta,
wtedy też swoje ja odrasta. Kim ja to jestem? Ale z drugiej strony proszę zauważyć, że niemała liczba starszych wraca z zagranicy. I to jest też dobry objaw. Że na wracają. Emeryturę do Heimatu? Tak jest, tak jest. Nawet niemało moich kolegów, choćby z liceum, wraca. Także... No tak, bo to, powiedzmy sobie uczciwie, niemiecka emerytura w polskim sklepie, czemu nie? Oczywiście. A Polacy też wracają, także to prawda. Nie ma co narzekać, nie? To jest rzecz normalna. A jak się panu podobał niezrealizowany ostatecznie pomysł, by Roman Kolek był kandydatem w ramach tej takiej umowy senackiej, czyli wspólny kandydat opozycji, a nie mniejszości niemieckiej? Panie Przez redaktorze, chwilę był taki pomysł. Panie redaktorze, powiedzieć panu, kogo obwiniam za przegrane w sumie wybory sejmowe? Przegrane przez opozycję. Przegrane przez opozycję, ale nie tyle przez opozycję, co przez Platformę. W ogóle przykładem arogancji Platformy to była Opolszczyzna. W końcu liderzy mniejszości rozmawiali z przewodniczącym Platformy, czyli marszałkiem Bułą. Marszałka Buły nie było, miał być za chwilę, no to pozamiatano. Wewnętrzne sprawy Platformy zostały załatwione rękami, że tak powiem, mniejszości. Znaczy, prawda jest taka, że marszałek był na urlopie i mieli o to do niego pretensje koledzy partyjni nawet, że w tym gorącym momencie, kiedy trzeba było polityczne decyzje podejmować. Panie redaktorze, a co to konia obchodzi, że mu się wóz przewrócił? Kto z kim powinien rozmawiać? Mniejszość z Platformą? Mały z dużym? To ten duży powinien rozmawiać z tym małym i uzgodnić pewne rzeczy. Przecież jesteśmy, czy mniejszość jest w koalicji z Platformą w sejmiku. I co? No, co wy tam tymi 5 mandatami? A co wy tam, jak te 5 mandatów by odeszło? No prawda jest taka, że no, jesteście w tej chwili niezbędni do rządzenia regionem. Ale zdaje się, że niektórzy działacze Platformy tego tak nie widzą. Oni widzą to tylko do końca własnego nosa. Nie widzą, jak jest dalej i jak będzie dalej. I cały problem tego kraju to nie jest wina tylko PiSu, ale również Platformy, bo Platforma śpiewa w tym samym chórze waśni co PiS. I wreszcie trzeba kogoś nowego, kogoś trzeciego i czwartego. Jak ci się nie potrafią dogadać, tylko potrafią rozdzierać ten kraj pomiędzy te 2 największe ugrupowania. Grzegorz Schetyna powinien odejść, pana zdaniem, z jak najszybciej funkcji lidera? Jak najszybciej. Tak to się odbywa politycznie. W polityce niestety Schetyna te wybory przegrał. No, taki element rozliczeń widać też w dyskusjach powyborczych w Platformie. Tak, i panie redaktorze, o ile tu chodziło głos? O 5-6 głosów. Poselskich. Tak, a kto to miał załatwić? Konfederacja? Pewno by załatwiła. Czy PSL z Kukizem? Oni wygrali te wybory. Lewica wygrała te lewica wybory. Lewica wróciła w takim stylu mocnym dość. Ależ oczywiście. Prawie 50 mandatów. No a co Platforma? Platforma, na wszelki wypadek to zwalimy, jakby coś się nie udało, to na mniejszość, nie? Znaczy, mówię tutaj o wyborach do Senatu.
No, choć te dwa okręgi opozycja wzięła. Wzięła, no i dobrze, że wzięła. Gratuluję im, ale mogliście wziąć więcej. Przed nami trzecia, ostatnia część rozmowy z Henrykiem Krolem, byłym liderem mniejszości niemieckiej. Zostawmy na chwilę kampanię wyborczą. Na chwilę, zostawmy. W kampanii pojawił się jeden wątek, który dotyczy relacji międzynarodowych. Wiceminister do spraw Polonii, Szymon Szynkowski-Welsenk, to takie bardzo szlacheckie nazwisko, powiedział w Opolu, że powinna obowiązywać zasada wzajemności. Czyli żadnych nowych przywilejów dla mniejszości niemieckiej, dopóki sytuacja Polaków w Niemczech się nie zrówna z sytuacją mniejszości niemieckiej w Polsce. A wiemy, że to są duże rozbieżności. Co panie redaktorze, wie pan co to przypomina? Czasy nazizmu w Niemczech. To jest ząb za ząb, uderzenie za uderzenie. Raczej ciastko za ciastko. Ciastko? No, bo to mają być przywileje. No tak, tylko że jeśli chodzi o Polonię w Niemczech, to nie jest żadna mniejszość polska, tylko Polonia. Po pierwsze należy zapytać, a czy macie obywatelstwo niemieckie? Gro z nich nie ma obywatelstwa niemieckiego. Jeśli chodzi o mniejszość niemiecką... Jest pan pewien, że sobie nie załatwili tego obywatelstwa? Oczywiście. Oczywiście. Jeszcze za dawnych czasów to był tak zwany paszport konsularny. Tam się nikt nie pytał. Oczywiście pytano się, kiedy miał być urzędnikiem państwowym. Ale tak, pracować mógł. Miał pozwolenie na pracę. Ale... Zasada wzajemności to jest coś najgorszego, jeśli chodzi o traktowanie mniejszości. Jak to? My, mniejszość niemiecka, mamy zabiegać o wspieranie Polaków w Niemczech? My? Czy Polonia w Niemczech zabiega o to, żeby nas wspierać w Polsce? Żeby taki niedouczony minister spraw zagranicznych takie banialuki opowiadał? Czy żeby prezes PiS-u opowiadał tu w waszym radio czy w Radio Park, że ani centymetra więcej mniejszości niemieckiej jak mniejszości polskiej w Niemczech? No to w ramach tej zasady wzajemności. No to jest zasada wzajemności, tylko że ta zasada jest na całym świecie zakazana. Nie wolno się czymś takim posługiwać, a tym bardziej coś takiego stosować. Jeśli państwo polskie będzie traktowało pozytywnie mniejszość niemiecką w Polsce, co chyba to robi? Siłą tak powiem perfidnie, bo nie dba. Jeśli by dbało, to nie byłoby cały czas walki o język niemiecki. Przecież język niemiecki za moich czasów stał znacznie wyżej, aniżeli teraz. Nie z powodu tego, że to mniejszość niemiecka coś zawala, tylko to władze polskie tak postępują. I z tym należy wreszcie skończyć. A czego nie robią, panie Henryku, jeśli chodzi o język niemiecki? Po prostu zawsze są tworzone jakieś niemożliwości. A proszę mi pokazać jedną szkołę z wykładowym językiem niemieckim. Ja panu pokażę dwie szkoły z wykładowym językiem ukraińskim. Czy z innymi językami. Ale a może to jest kwestia zapotrzebowania? Nie. To jest kwestia robienia, żeby nie robić. I tutaj mniejszość niemiecka ma rację, stawiając ten problem na pierwszym miejscu. Uczy się tego języka w szkole, ale najlepiej jakby to byli nauczyciele, którzy nie znają tego języka. To by lepiej nauczyli. Choć muszę przeprosić tych nauczycieli, bo jest wielu nauczycieli, którzy wykładają na wysokim poziomie, ale ich też należy docenić. Cóż, pewnie temat będzie wracał w relacjach polsko-niemieckich.
Co jeszcze, jeśli chodzi, bo to się najczęściej odbija rykoszetem, że za mało pieniędzy daje państwo niemieckie na Polonię tamtejszą. Dajcie więcej w Warszawie na mniejszość niemiecką, to Polonia w Niemczech otrzyma więcej. A jak Polonii w Niemczech tak źle się powodzi, to wydaje mi się droga otwarta. Można przyjechać do Polski. No cóż, to są zawsze drażliwe tematy. To było zdanie Henryka Krolla. Panie Henryku, bardzo dziękuję za wizytę w Radiopole. Pewnie jeszcze nieraz będzie okazja. Liczę, że pan się poleczy trochę, nie będzie pan tak kaszał. Alergia mnie tak falami dopada, było dużo, dużo lepiej. Teraz zrobiło się na chwilę gorzej, ale biorę lekarstwa, mam nadzieję, że będzie lepiej. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Henryk Kroll. Loża radiowa.